na wyjątku części inauguralnego roku szkolnego 1992-1993 Szkole podstawowej Kramatyna przybyły na tą uroczystość od rodziców i uczniów. Szczególnie serdeczny prac powitał się na naszym gronie. Witam przedstawicieli władz wojewódzkich i osoba wicewojewodzka, pana magistra Czesława Kurynowicza. Dyrektora działu reprezentacji
Szanowni goście, szanowni koleżanki, nauczyciele, drogie dzieci, uczestniczymy w tej inauguracji Nowego Roku 1960 księdzu i prymasowi oraz wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego, a także wszystkim, którzy przyjeżdżają z uroczystości. Rozpoczynamy nowy rok po zakończeniu w ławach szkolnych zasiądzie od ponad 63 tysiące podstawowych, prawie 23 tysiące podstawowych. Kadrę wydajemy zanowniczący 6,5 tysiąca nauczycieli, 96% wysokich kwalifikacjach zawodowych. Mimo ogromnych trudności udało nam się zdobyć w Ministerstwie Edukacji Narodowej, nie pracuje jak
straszne, że nie wyraża wynikający ze zdrowej, ustawowej, aspekty prawne. Kształtowany, przygotowany od całego szkoły, prawo szkoły, aby ogromny, aż odważny, można zrealizowania, zrealizowanie społecznienia szkoły. Prawo to daje wszystkie, daje wszystko, rządzę szkolną, rządzę szkolną, zewnętrzną, dziecięcą, nauczycielą, rodziczą, i szeroko rozumie, szeroko rozumie, zanim szkodowi możliwość podejmowania, podejmowania tego decyzji, całego rządu, całego rządu, tej dziedziny, sprawdzania, nauczania, wychowania, wychowania i opieki. Jestem przekonany, że wszystkie szkoły światowe, wychowawczą, szansę tworzą, szansę tworzą, w całej pełni wykorzystane. Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez organy terytorialne. Drogie dzieci,
Na początku tego uświadomiono życzenia składam, którzy po raz pierwszy uczcie się dobrze, dobrej szkole. Wszyscy nasi od pierwsza uczniów klas pamiętaj, że wiedza, jest drogą człowieka do prawa. Stwierdził to już wielkim na 2300 lat wielki grecki filozof Sokrates. Wiedza jest drogą człowieka, rok szkolny 1990.
ogłaszam za to. Ogłaszam za to. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.
Mam na myśli Sadeczko, Kinastyczko.
imieniu własnym. W imieniu własnym Komitetu Budowy Komitetu Budowy Szkody. Jeszcze raz wszystkim dzieciom i nauczycielom szczerożem przyjemnej pracy, Obecnie poproszę uczniów o obręczenie kwiatów, którzy się do powstania, to będzie wyraz podziękowania za wielki trud. Dziękuję. Dzisiejsza wspaniała uroczystość, dzień wielki, skromnemu człowiekowi, przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły, panu Jarzowi, Kiemstarzyńskiego, na tej ziemi. To właśnie 60 miesiąc. Z dyplomem, ze świadectwem dojrzałości liceum pedagogicznego, podjął pracę w Siedlcach w Masłowicach. Po czterech latach w tamtej szkole awansował kierownika szkoły w Kramarzu. Pracował w tej starej, przedwojennej, skromnej szkół założył rodzinę, tu przyszło na świat, dzieci, tutaj najlepsze lata swego życia, aby pod koniec swojej pracy, gdzie z tym właściwie siódmym roku, kiedy już właściwie spokojnie czekać na zasłużoną emeryturę, oderwać ryzykownego budowy nowej szkoły, poprawy edukacji młodzieży w tej wsi. I dzieła tego dzięki księdza Kanonika, zmaterializowało się marzenie pracy w pięknej, jasnej, wspaniałej szkole. Panie Januszu, proszę przyjąć do nas pana kuratora, słowa najserdeczniejszego podziękowania, Piękną nagrodę, którą dzielę.
Pamięć jest uroczysty, dobrze przekazać klucz tym szkolicznym, który z panu, radowi, dyrektorowi, przewodniczącemu budowy szkoły. Podziękować wszystkim, nam pomagali, nas wyrobiali, tak jak w Wielkiej Mazowie, których nie ma. Panie dyrektorze, wszystkiego najlepszego. Dowodem tego jest symboliczny. Dziękuję. Nie jest tak, że w kraju
Czy rozumie, czy rozumie,
niebawem jeszcze trochę brak i ludzie stali na waszym dzieży, na waszym utrzymaniu. Będziemy korzystali z racji właśnie praw, podobnie jak wy kiedyś żyć będziecie naszych prac, naszych dzieci. Taka jest bowiem prawa, szczególny pan przez historię. Szanowni rodzice, prowadźcie swoje dzieci przez lata szkoły. Wszyscy wiemy, że właśnie jak zresztą będziecie pośladowe dzieci, rozpatrzą życie wskazanego dziecka, przekonania, pogląda to po stosunek do pracy, do praw, do obowiązków, stosunek do drugiego człowieka. To rodzina, że kształtuje wartości, które przyszły dorosły człowiek nie uznawał, będzie uznawał w całym życiu. Uczcie swoje dzieci i przywiązania narodowych tradycji i kulturowych wartości. Uświadamiajcie, przekonajcie, Trudno nawet określić jego budowę.
1987 roku. Jego 30. urodziny jest to prezentem pralatyńskim.
na tej, to właśnie, to właśnie 60. Z dyplomem, ze świadectwem dojrzałości licencjonowanego, podjął pracę, Po czterech latach pracy w tamtej szkole, awansował kierownika szkoły kramarzy. Pracował w tej starej, przedwojennej, skromnej szkole. Założył rodzinę, przyszło na świat. Dzieci tutaj najlepsze lata swego życia. Aby pod koniec swojej pracy, w 27 roku pracy, Yeah.
kreatorze, panie kreatorze, panie goście, panie goście, rodzice, kochani dzieci. Dla mnie to jest uroczyste, przekazać symboliczny klucz panu, dyrektorowi, przewodniczącemu Zespołu Budowy Szkoły. I podziękować wszystkim, nam pomagali, Panie dyrektorze, wszystkiego najlepszego. Zawodem tego jest symbolicznej. Dziękuję. Uczennicom i z duchem wyboleń. Panie Jezu Chryste, Ty przyrzekł, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Twoim, tam Ty jesteś pośród nich. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Który żyjesz i na wieki. Odmówimy wszyscy. Duch Święty, który oświeca.
wszelkiej prawdy i mądrości. Racz pobłogosławić szkołę spraw i spraw, abyśmy wiernie trwali prawidłowości, sprawiedliwości, miłowali coraz więcej, przez Chrystusa, Pana naszego. Poświęcimy również krzyże, które mają w pomieszczeniu. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który jest w naszym niebie i Panie Jezu Chrystus, pobłogosław przez krzyże, zbawiłeś świat. Niech będzie poświęcone w imię Ojca, Ducha Świętego, a wszyscy, przed tymi krzyżami będą się modlić i oglądać. Niech wzmacniają się sprawy, uczciwie pracują, wzmacniają się ciała, osiągnięcia, ale przy tym, jak to jest,
owocują wykształcaniem Yes.